Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Felicjan. No i kolejne z odcinków serii Atomu na moim kanale. No cóż, niestety, ale strażników zdaje się aż trzech strażników poniosło śmierć tutaj w wyniku walki. Udało mi się zrobić to tak. Generalnie zabiłem wszystkich, ale polegało to na tym, że... No cóż, było to walka na wyniszczenie poprzez po prostu zmarnowanie wszystkich pocisków ze strony wroga. Także tyle. Nie mogę się tego doczekać. I słusznie, możemy kontynuować naszą podróż. To nie jest polowanie, żeby się tu zatrzymywać. Pomóc usunięciu drzewa z drogi i kontynuowania jazdę. Damy się do Krasnoznamionego. Przehandlować trochę towaru. Niestety, taki dobrobyt mamy, że udało nam się ogólnie przeciążyć wszystkich trzech bohaterów. Także fajnie. Po prostu fajnie. W końcu przybyli do Krasnoznamionego. Kierowca włącza hamulec ręczny i szybko informuje przez krótkofalówkę o udanym zakończeniu podróży. Melduje się oczywiście Mamentowi. Potem zmęczenie pociera mostek nosa i zwraca się do ciebie. Huh, z grzechem. Na pół, ale przyjechaliśmy. Dobrze. Tak mogło być gorzej. Mambet powiedział mi, że jesteś człowiekiem z Krasnoznamionego. Rozumiem, że teraz nasze karawany będą mniej zagrożone. Dostawy węgla muszą być wyrównane. Dlaczego tak jest? Nie słuchaj, co mam rocze. Najważniejsze jest to, że teraz węgiel do Krasnoznamionego musi być dostarczany częściej, a my, kierowcy, będziemy trochę spokojniejsi. Tak, zobacz też. Dobrze, że się spisałeś w zasadce. Rozwiążę plotkę wśród innych kierowców, że można ci ufać. Tak więc, jak widzisz ciężarówkę ze znakiem Pierregonu, to śmiało rozmawiaj z załogą. Wezmą ochroniarzem. Jest to oczywiście niebezpieczne, ale można jeździć i zarabiać pieniądze w tym samym czasie. Będę o tym pamiętać. Dzięki. Jest to jakieś tam zadanie. Znaczy, to będzie w formie jakiegoś tam zadania pewnie dla nas. Idziemy do Pierregona. I teraz pytanie. Do kogo ja mam się zwrócić po nagrodę, co? To jest jakby jedno pytanie. Głównym elektrykiem. Dobra, to najpierw główny elektryk. No, czekajcie, z której strony... Krasnoznamionego przyjechałem. A z tej, czyli z dobrej. Elektrownia jest tutaj. Jak już jestem przeciążony, to jestem. Poczekacie sobie chwilkę. Znaczy, w sensie poczekacie. Razem z wami będziemy szli po prostu na przeciążeniu. Musicie wiedzieć, że dobrobyt panuje. Postaram się później... Bo mamy ogólnie dobrego sprzętu trochę. Zresztą zaraz wam pokażę co i jak. W sensie jak będziemy sprzedawać, to zobaczycie, jaki sprzęt mi się udało wylucić. Obficie spocony wąsaty człowiek zmęczeniem masuje skronie i ponuro patrzy na otaczające go maszyny. Zauważając cię, jest nieco ożywiony. Cześć, jak poszło z zaopatrzeniem? Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Śmiało. To nie było łatwe, ale teraz dostawy powinny być normalnie. Wow! To prawda, zauważyłem, że dostawy się poprawiły. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale zasługujesz na nagrodę. Chwileczkę. Mężczyzna zaczyna grzebać w swoich zasalonych kieszeniach i wreszcie delikatnie wyciąga. Podaje ci ciasną paczkę banknotów. Więcej niestety nie mogę dać, ale tutaj trzymaj. To 700 rubli, przyda się. W porządku. Tam nikogo nie ma więcej. W porządeczku. 700 rubli piechotą nie chodzi, nie? 61,9. 79,7. Karabin myśliwski. Karabin Mosina. To mnie bardzo ciekawi, żeby tutaj zainwestować właśnie w tego typu broń. Ale to jest tego typu samego co SKS, także tyle dobrze.
54. 39, a 54 muszę zainwestować. To są 39, 54. Albo w śrutówkę, nie? Także tu musimy się zastanowić, co my chcemy. Trzeba coś sprzedać, coś przehandlować. To wszystko może chwilę zająć. Ale zrobię to razem z wami, tak jak mówiłem. Bo w planach mam dzisiaj udać się zabić te pająki na dole. Być może się uda. Z lepszym ekwipunkiem to jest możliwe. Nie wiem, czy sobie tego pistoletu nie zmienię na karabinek. Pepesze, dokładnie. Zobaczymy, na co mnie będzie stać za chwilę. Ale na pewno pozbędziemy się nieco towaru. Wszyscy idą. Jak kozaki takie, wiecie, bujają się po mieście jak jebane rezusy. No ale niestety więcej towaru się nawet nie dało. Nie mamy pojazdu, żeby, wiecie, w nim przewozić towar. Przynajmniej tak to w Falloutie działało. Nie wiem, jak to tu będzie działać. Pewnego razu na pewno dorobimy się jakiegoś pojazdu, także miejmy to na uwadze. Kurde, ale to się powoli doładowuje wszystko. Mam jeszcze chęć kupić sobie karabin maszynowy, już taki lepszy. W sumie nawet mamy. Nie żeby coś, mamy. Kałaszka gdzieś tutaj miałem chyba. Ale to chyba pordzewiały był. A nie, tu no jest zardzewiały AK-47. Automaty 55. Także automaty 50. Karabiny i strzelby. To będzie to, w co będziemy ładować na pewno naszego chopa. Nie, no to właściwie. Możemy już sztuki walki lekko. Ale tak to karabiny. Niech pruje z tego. Jeszcze, żeby on mi tutaj trochę dobił. To będziemy mogli strzelać z lepszych broni. Bo to z karabiny strzelby, tak? Fidel, na razie strzelaj sobie z tego, ale ogólnie Mosin będzie dla ciebie. Zobaczymy, ile ty z tego Mosina prujesz. Ile punktów akcji na jeden strzał tu jest? Koszty punktów akcji 453 553 563. A widzicie, SKS trochę więcej zabiera. 5673. O, to jeszcze karabin maszynowy z tego może być. Tylko że to ten sam rodzaj amunicji, to niebezpiecznie wróży. Najwyżej SKS-a weźmiemy sobie tutaj. AKMS. A mama KMS-a. Także ja nie muszę nic kupować. Jestem z tego zadowolony, faktu. Pepesze chciałem sobie kupić jeszcze. 563, ale nie, w sumie lepiej zostawić. Broń biała. Dubeltówkę mamy. Kupić tylko śrut, ale kurwa drogi jest. Chociaż z drugiej strony. $754 1400. Zardzewiały. Kurde, nawet nie wiem, jak to mam dobrze rozplanować sobie. To możemy sprzedać. To też. A w sumie też.
Te na pewno. Ziemniory możemy sprzedać. Dubeltówkę zostawiamy. To na 100%. I co, to było koniec handlu tutaj? Temu to możemy sprzedać w sumie, nie używam tak czy siak, więc... Kaspamidy... Pewnie, sprzedaj. Okej. Okay. Pepesza trochę droga, nie stać mnie na nią jeszcze póki co. Dawaj 4 ruble. Barter. Ile mi w automatach brakuje? To jest pytanie. Ile mi w automatach brakuje, żeby mieć... No naprawdę niewiele. A ile mi brakuje... Też niewiele. Cudownie. Po prostu przecudownie. Ale... Możemy sobie już kosę ustawić. Czy nie możemy? Broń białą jeszcze nie możemy? No to muszę ten poziom wbić jeden. Super stymulant. Amunicja dla Hexogena. Amunicja dla Fidela. Spróbujemy Hexogenowi na chwilę zaszczepić tę dubeltówkę. Zobaczymy, co on będzie z jej robił. Jestem naprawdę, ale to naprawdę ciekaw, co on zrobi z tą dubeltówką. Dobra, najpierw oddamy sobie ogólnie zadanie związane z już z węglem, tak stuprocentowo. A potem zobaczymy, co dalej nam zaproponują i ja chcę właśnie te pająki zabić, żeby zobaczyć też, co mi to da. Gdzie to nas dalej zaprowadzi, po prostu. Muszę zobaczyć, ile nasze chłopaki mają zdrowia, bo to też jest ważne. 6, 13, to najpierw musimy sobie jeszcze zrobić regeneration. Witaj ponownie, młody chłopaku. Wszystko gotowe, uporałem się z karawanem. Dobra robota. Myślę, że teraz elektryfikacja Krasnoznamionego i okolicznych ziem można naprawdę uznać za zakończoną. Cieszę się, że mogłem pomóc. Cudownie. Rząd razem zwróci się do głównego elektryka, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Powinien dać ci nagrodę. Rozumiem. Może zmieńmy temat? To wszystko? Co u ciebie? Ten też pewnie nie będzie chciał ze mną gadać. Dobra, czyli tutaj chyba nic więcej. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze musiał się dostać, ale to pewnie później. Zobaczymy, czy mnie nas puszczą. Jak nie, to idziemy od razu się healać i spróbujemy tam w podziemiach. Czekajcie, zapiszę sobie, bo nie wiem, czy to będzie pachnieć. Silny, wysportowany, pachnący wodą kolońską i ubrany w idealne skrojony przedwojenny garnitur mężczyzna dokładnie ci się przygląda bez słowa. Gdy w końcu się odzywa, zaskakuje cię głębia i pewność siebie jego głosu. Poinformował mnie o twoim przybyciu, towarzyszu. Najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali w cztery oczy. Odłóżmy formalności na bok. Jestem Gennadij Nikołajew, sekretarz generalny Izby Handlowej, lecz Władimir, zagadkowy człowiek o wątpliwym zawodzie, czyli ty, może być w przyszłości cennym sojusznikiem naszego miasta. Co powiesz? To ohydne udawanie wodza na malutkiej części wielkiego, minionego, lecz wielkiego związku i nadawanie sobie tytułów prawdziwych bohaterów. Tytanów intelektu, współczesnych kartezjuszy i Newtonów, takich jak Leonid, Breżniew, Nikita Chruszczow, a nawet na Boga, sam Stalin.
Związek musiał gdzieś zacząć pisać. Pisarz Trudonów. Swoją drogą, czy byłbyś na tyle miły, żeby podpisać tę kopię twojej powieści Towarzysza Trotyla? Naprawdę fascynująca książka. Och, cóż, za uczucie, gdy myślałem, że już jesteś tylko narcystycznym megalomaniakiem, który miejscowego kołchozu w koronie z blachy, a teraz zrozumiałem, że stoi przede mną prawdziwy mąż imperium, mężczyzna przed wielkim M. Człowiek wyrafinowany i pełen geracji. Cieszę się, że jesteśmy teraz przyjaciółmi, więc towarzysz Władimir, co sądzisz o mojej propozycji? Czy mylę się w mniemaniu, że to czy... za to, że czy zostaniemy z sprzymierzeńcami zależy od mojej gotowości do wyjawienia jakiejś misji? Gennadiev Nikoje uśmiecha się i przytakuje. Tak, czasy, gdy ludzie zyskiwali pozycję w zamian za puste obietnice, listy polecające już dawno minęły. Dzisiaj liczą się już tylko czyjeś działania. A my, czyli wierni sługi państwa, mamy ręce pełne roboty. Weźmy na przykład ten ohydny cyrk, który rozbił się niedaleko naszych ziem. Handlarze narkotyków, porywacze, złodzieje, pijacy, degeneraci. Gdy Nikołajew opisuje tych mieszkańców namiotów, jego nozdrza rozszerzają się, a na środku czoła pojawia się głęboka zmarszczka. Oczywiście to nie największe, a nawet nie przednajwiększe zagrożenie, ale przede wszystkim czystka musi się gdzieś zacząć. Czy byłbyś łaskawy skłonić zająć się tą trupą i ich prostackimi fanami? Dla jasności, chodzi mi o fizyczną ich destrukcję, żeby nie mogli po prostu przenieść swojej paskudnej działalności kilka kilometrów dalej. Wynagrodzeniem za to zadanie będzie kilka tysięcy rubli w gotówce. Mój szacunek i zaufanie będą dodatkową korzyścią. Nie da się tego rozwiązać bez mordowania? Jestem pewien, że mógłbym przekonać ich do pokojowego odejścia. Sekretarz generalny marszczy brwi. Być może, w najgorszym przypadku nazwałbym to satysfakcjonującym rozwiązaniem, jednak zdecydowanie preferuję ostateczne rozwiązanie. Byłoby to znacznie czystsze i lepsze pod wieloma względami, tak. Zająć się całym cyrkiem, czy rzeczywiście stanowią aż takie zagrożenie? Twoje słowa nie wpływają na sekretarza generalnego, z wyjątkiem tego, że zaciska pięści przy bokach. Zdziwiłbyś się, nie ma na nich innego sposobu, więc w tym tygodniu mam stracić porywaczy, a w następnych handlarzy narkotyków co zyskamy? Proszę, żebyś ulżył naszym cierpieniom poprzez eksterminację tych trójarenarowych pasożytów jednym szybkim i zdecydowanym uderzeniem. Cóż, mogło być bardziej... Dobra, zgadzam się. Sekretarz generalny przytakuje i składa palce w... Dobrze, proponuję, żebyś zaczął czystkę od kokpitu rozbitego samolotu. Tam znajdziesz madamę Wuwę. Ona zarządza cyrkiem. Wuwa musi być zabita jako pierwsza z pierwszych. W przeciwnym razie może próbować organizowanie ucieczki lub, co gorsze, zwartej obrony i podjęcia nas w otwartej walce. Jest uzdolnioną przywódczynią. Ahem, według danych mojego wywiadu. Zapamiętam to. Czyli musimy niby... ich zabić, ale nie no. Nie mogę tak. Tak nie można. Spróbujemy załatwić to pokojowo. Zobaczymy, czy się uda. Żeby było wilk, syty i owca cała. Czy musimy, tak jak w Wiedźminie, wybierać mniejsze zło. Musimy szybko tutaj pyk, pyk, pyk. Przynajmniej wszystkie zadania już zrobiłem tam, także... ja jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi już o eksterminację. Tam już nic więcej nie ma. Znaczy... może inaczej. Nie chcę ich zabijać. Chciałbym to pokojowo załatwić. Jakoś ich przegonić. Może, nie wiem, żeby oni się udali do tego miasta, gdzie są te mutanty. No zobaczymy.
Tam, gdzie ten złom zbierali. Wydaje mi się, że tam mogliby pójść. I nie byłoby wtedy problemu. Jedzonko oczywiście. Bo mocno żeśmy oberwali z chłopakami. Naprawdę mocno żeśmy oberwali. Było źle, ale już jest dobrze. Wchodzimy do środka w takim razie. No i ruszamy dalej. Mówiłem, dzisiaj załatwimy pajączki. Przetestujemy przynajmniej na tych pajączkach. Zobaczymy. Co? Ta studzienka katakumb. Schodzimy oczywiście jak najbardziej do katakumb. Teraz pytanie, gdzie były te pająki? Gdzie były... Tu jest ten... To tutaj muszą być te pająki, w tą stronę. Tak. Tu. Tu były te pająki. Postaram się ich trochę nafaszerować, że tak powiem. A chłopaki biegną? Czy oni dalej przeciążeni? Nie, no biegną! No to elegancko. 4, 5, 3. Spróbuję przetestować to tak. Fidel. Rypniesz tam chłopaków troszkę, znaczy chłopaków, tych pajączków troszkę. A sobie grę zapiszę. I co, zaczynamy próć zaraz. Nie dziabnie mnie, nie? Ten pajączek. Trochę lipa, bo... No, jeszcze chybiłem. Ouch. Ale mnie dziabnął. Skubany. Au. Wszystko leci. Ulala. Ale zrobimy to troszeczkę inaczej. Zapowiada się dobrze, tylko... Musimy to zrobić tak, że chłopaki będą stały tutaj. Chodźcie chłopaki. Zrobimy to tak, że Fidel będzie sypał albo z tego, albo potem z tego. Hexogen, masz od razu załadowaną broń. Ach.
Zostań tu. Ja spróbuję zachęcić pajączki do ataku, a reszta się tutaj załatwi jakoś. ...30%, 50%, no przecież to są... ...śmieszne ten... ...liczby. Cel jest niewidoczny, no tak, jestem za ścianą. Kurde, to by się karabin maszynowy przydał, naprawdę. Jeszcze chybiłem. No po prostu cudownie. Au! Skubany! Ale to idzie... Jakiś pies! Uciekam w tą stronę, zobaczymy co się stanie. Coś będzie na mnie, coś będzie na nich. Elegancko. Coś mi się zdaje, że Fidel... No właśnie. Musimy teraz zabić te pajęczaki. No, elegancko. I teraz celowany. Ale są nieprzyjemne te pająki. Bardzo nieprzyjemne. Zabiłem. Udało się. Jestem w niebo wzięty. No mam taktykę po prostu już na te pająki. A zjemy sobie coś. Nie, tylko nie papier toaletowy, no stary. Kolejne pajączki tu będą. Tu będzie... jeszcze sporo tego jest. Uciekam. Zobaczymy, czy da radę wyprowadzić. Da radę pojedynczo wyprowadzić. Ty, no ale to ja mam trafiać, a nie on mnie. Oh shit. Oh shit. Jestem w dupie lekki. Albo nawet nie lekki. Patrzcie, pająk mnie zabije. Bez kitu. Uciekam stąd. No nie wierzę, on mnie zabije! Albo i nie. Auć. Zabił mnie pająk. Ja nie zapisałem gry. O masakra. Jeden mały pajączek. Jeden kuźwa mały pajączek. Nie. Tu musicie być tu. Nie. Tu kawałek dalej musicie iść. Tutaj, stąd. Ty też.
Z tymi pająkami jest coś nie tak w ogóle, nie? Ja nie ogarniam, co te pająki w ogóle... Jak one tego, nie? Jak one takie kozaki są. Nie w tą stronę, żeś chłopie polazł. Znaczy zawsze trochę więcej wrogów od razu ściągamy. Ale będzie tutaj rozprutka zaraz. Skubany. No nie! Ale bieda. One mnie tu sklepią. Nie, one mnie tu sklepią. Jeszcze raz. Ale to jest bieda tutaj, no bez kitu. Tu już stąd może dajmy. W ogóle to jest dziwne, że one mnie tak kładą po prostu sobie, tak bez niczego, no po prostu machają w dupie i kładą. Przyjdzie ten też? Od razu? Idzie, dobra. Nice. Zaraz będą nasi chyba pruli. Coś mi się wydaje. No, już się zaczyna. Cholera. Ale idę. Podoba się mi to. Dobra, nice. Ten pająk zaraz będzie ginął. A może nie tak zaraz? No ale trafiłbyś, chłopie. Siekać teraz. Siekać mi w tego, proszę. Ten zaraz. Ten duży musi zginąć najpierw. Dobrze. Dobra, leży. Nice. Ja uciekam, panowie. Będzie się łupać. Tylko tego mi... Bardzo mądrze. No i zarąbiście. Ale żeście to teraz chłopaki zrobili. Nie, ja zapisuję grę, naprawdę. Pięknie, żeście to zrobili. Dobra. Jestem naprawdę dumny z tego, co żeście zrobili. Chłopaki, jesteście geniuszami zła. Udało się, panowie i panie, udało się. Zrobiliśmy już praktycznie to. Zobaczymy, ile jeszcze zostało mu amunicji. Dwa pociski. A to wracamy do starego. Tu trochę więcej mu zostało, także... Nice. Tu zostały... O kurwa, jeszcze zostało tego trochę. I to tak... Minimalnie troszkę zostało. Wow! O, shit. Ale najbardziej mi zależy na tym, żeby zrobić te duże sztuki, nie? A tu jeszcze był! O, shit. Jeszcze ten wejdzie tutaj. Dziabnął mnie skubany. Przepotężnie mnie dziabnął.
No, jeszcze mnie atakuje? Ten będzie, kurde, do sklepa. Ou. Ou. Ten jest prawie martwy. Ten będzie teraz do sklepania też. Ten zabity. Ja uciekam. Tego mi tutaj prójcie, proszę. Dobrze, ty wiesz o co chodzi. O, już teraz trochę mnie zawiedliście, wiecie? Zraniony. O Jezus, jeszcze stoi. Zaraz mi fidla tu wykończy trochę. No i dobra. Wykończyliśmy kolejną partię. Zabij i ucieknij. Najlepsza taktyka. Weź. Tych mózgów mamy 20, nie? Każdy ma tutaj trochę żarła. No, mniej pokrzydzą, no jest heksagon, właściwie w ogóle nie obrywa, nie? Ale dobrze, dobrze. Taktyka wyciągania... Kurde. Zapomniałem, że tu jest jeszcze też pajączek. Wolę uniknąć tego, nie wchodząc po prostu na to jajko. A te pająki akurat są bardzo, ale to bardzo upierdliwe. Są bardzo upierdliwe. I tego nie chcę po prostu dlatego nie chcę z nimi walczyć. Tu też kurde jest. Ajajajaj. No też mnie położył? No żart jakiś? No, nie ten zapis. Cholipcia, no. Może już weźmiemy ich po prostu do paczki. Tak, idziemy. Weźmiemy ich do paczki po prostu i będziemy tu sypać. Auć. O, idą już wszystkie chyba. No, zarąbiście. Ale zdążymy do tego czasu zabić tego pająka. Tak jak mówiłem. Ale te jajka wszystkie trzeba też zabić. Przynajmniej trochę zarobimy. Dura, nie będziemy strzelać. Szkoda amunicji, skoro i tak nie trafię. Z tym może być problem. Ja kasuję tego. Ale musicie mi pomóc teraz z tym. Fidel, ty już się tym możesz zająć. Dobrze. Obracaj się i tutaj sypaj. Aha. No. Au. Au, a. 215.
15. Ile mam w ogóle tych węzłów arachnid? 10. No zarąbiście. Czyli idealnie tyle, ile powinienem mieć, tak? Czy ile powinienem mieć na ten? Bo ja nie pamiętam, a muszę sobie sprawdzać. Dziesięć węzłów chłonnych arachnidusów to jest jakby jedno. I 20 pajęczych mózgów potrzebuję, także jeszcze kilka potrzeba nam tutaj. Pomożecie, nie? No. Nasz Wladimir będzie tu zbierał obrażenia. Tu jeszcze jest pajęczek. Ja te mózgi będę zbierał oczywiście. Ała! Help me! Zaraz będę musiał stymulanta chyba użyć. Jeden leży. Zapiszę sobie grę po prostu. Jeszcze nie trafiłem. No zarąbiście. Ale, o, przerzucił się na kogo innego. No to fajnie. Hexagon zaraz zrobi mu jesień z dupy średniowiecza. Tak jak mówiłem. O, idzie kolejny. Chyba się Hexagon właśnie wystrzelał. Na to wychodzi. Dwadzieścia, ale dobra, już... Musimy tu wszystko oczyścić. Aha, no to fajnie, fajnie, fajnie. Stary, właśnie zrobiłem trzy misje. Znaczy, trzy zadania tutaj. Chciałbym się jeszcze dostać do tych zbirów, ale najpierw wolałbym się jednak uleczyć, bo nie wiem, czego się mogę spodziewać tam w środku. Król, mam dla ciebie dobre wieści. Udało mi się zabić pająki. Jeszcze żyjesz? To dobre. Pająki cię nie zjadły. Niemądre pająki, głupie pająki, wilki tej kanalizacji. Czego w ogóle chcesz, gładka twarzyczko? A co do tej pracy? Mów. Pająki nadal żyją. Sprawa załatwiona. Pająki nie będą tobie więcej sprawiać kłopotu. Chwila! Ściekowy król zakrywa ci usta jego krzywą, lepką dłonią zbyt szybko, aby mógł je uniknąć. Okropny smród mutanta prawie zrzuca cię z nóg. Tak, cicho. Żadnych tańczących odnóżek na rurkach. Żadnych dźwięków rozczłonkowanych ciał unoszących się na pajęczynach. Żadnych strydulacji. Wszędzie cisza. Naprawdę, wszędzie pająki zostały zabite. No więc, ten czyn zasługuje na wspaniałą nagrodę. Moja słodka, gładka twarzyczko. Nagroda jest moje zaufanie. Nagrodą jest moje zaufanie. Pieniądze oczywiście też. Tak, pieniądze też. Proszę, weź to szybko. Król zostawia ci samego, grzebiąc w jego straszliwym, tuchniącym dobytku. Parę minut później tworzy małe, drewniane pudełko pełne pieniędzy i przedmiotów leczniczych. Prawdziwy z ciebie przyjaciel, gładka twarzyczko. Dałbym ci więcej, gdyby te dziwaki u góry płaciły mi lepiej. Mutant grozi pięścią w sufit. Dzięki, ta nagroda z pewnością mi pomoże. Oczy ściekowego króla wielkości spotka na herbatę obserwują każdy twój ruch, gdy wkładasz jego podarunek do kieszeni. Jego usta wykrzywiają się w szeroki, krzywy uśmiech. Dobra, wspaniała robota, tak? I wiesz co? Właśnie kolejna praca się dla ciebie znalazła. Niestety nie dostaniesz już za to pieniędzy, ale dostaniesz przyściuszko, co znalazłem pływającego w ściekach przez wiele lat. Tak, dostaniesz. Zainteresowana gładka twarzyczka? Nawet bardzo. Czy możesz podać mi szczegóły? A zatem... Król kaszle, oblizując spieszchnięte wargi, zaczyna od... Na powierzchni mam ukochaną, no wiesz, moją sympatię, uroczą młodą dama. Tak. Moja najdroższa przyjaciółka. Byłem na miłosnej pogoni za nią od pierwszego wejrzenia. Potem przypomina ci muchę domową, powoli zacierając swoje brudne ręce, dostając jednocześnie ślinotoku. Och, pierwszy raz, gdy ją spotkałem, był jak z bajki. Zerknąłem przez kratkę szkiekową, kiedy ona szła nad nią ubrana w króciutką sukienkę. Tak była ubrana, tak.
Widocznie podniecenie mutanta obrzydza cię do szpiku kości. Widząc jego oczy, jarzące się pożądania i wywieszony język, ledwo stoisz obok tego czubka. Jest słodkie imienia, poznałem znacznie później. Słodkie imię pasujące do delikatnej natury mojej ukochanej. Nastazja, tak. Tak nazywała się moja ukochana. Zakochałem się w niej. Zacząłem zostawiać drobne upominki obok jej drzwi. Czasami było to martwe zwierzę, czasami jakaś śliczna rzecz, której ścieki zmyły do mojego terytorium. Czasami moje uczucia zostały odzajemnione, a teraz chcę sprowadzić ją do mojego domu, sprowadzić moją nastię do kanałów. Nie chcę jej jednak zwyczajnie zaprosić. Zamiast tego chcę zrobić jej małą niespodziankę. Tak, w tym roku muszę zwabić ją do mojego wejścia kanałowego. Zrób to tak, a ja zajmę się resztą. Hihi, pracuję w barze Fidela w pobliżu granicy miasta. Co ty na to, gładka twarzyczko? Pomożesz swojemu przyjacielowi z kanału zaskoczyć jego uroczą, ukochaną dziewczynę? Znaczy, że zwabisz ją do kanałów. Proste, prawda? O wiele łatwiejsze niż zabicie tych wielkich i złych pająków. Tak! Za kogo ten świr nas dziecko ma? Za porywacza? Za przeciwnika zgody? Założy się, że biedna dziewczyna nawet nie wie, że on szaleje na jej punkcie. Hej, ona na mnie doskonale. Nasza miłość jest odzajemniona. Hihi, o tak, bardzo odzajemniona. Brak tutaj jakiegokolwiek prześladowania. Jako właściciel barów, którym pracuje Nastia, mam nadzieję, że nie porwiesz jej dla wstrętnego dziwaka. Proszę, amigo, nie rób tego. To nie porwanie. Będzie zwyczajnie moim gościem. Na zawsze, hihi. A ja przyniosę cię, kochano. Dobra, zobaczymy, co tam się da z tym zrobić ogólnie, ale nie pachnie mi to zbyt dobrze. My oczywiście udajemy się teraz na górę oddać inne zadania, mianowicie te związane z leczniczymi rzeczami. Znaczy przynajmniej jedno zadanie mam, które muszę tu oddać. Drugie będzie w cumowisku. Wyjście szukam. I need entry, please. Szczurek. Szczurek. Gdzie ten szpital był? Tu chyba gdzieś, nie? To był ten szpital. O! Tu będzie Ziana Petrowna. Tutaj, o! Jest ta pani, którą wykorzystałem. Przyniosłem ci twoją brudną sztuczkę. Odbierz, podpisz. Bezceremonialnie wytrząsasz śliczne węzły chłonne arachnidów na stole Ziniany Petrowny. Zamiast się rozgniewać, lekarz z radością rozpryskuje ręce i starannie składa organy do miski pod stołem. Świetnie, oto moi krewni. Proszę przyjść za 3 dni. Mam pierwszą partię leków na próbę. Dobra. Za 3 dni? Jeszcze mam czekać. O Chryste, panie. To idę oddać jeszcze te mózgi. W takim razie idę je oddać też. Ale widzicie, taktycznie udało mi się pokonać